Jego okulary noszą wszyscy. Nie sposób wymienić gwiazd Hollywood, które zakrywają swoje celebryckie twarze okularami Dolce & Gabbana, Ray-Ban czy Persol. Marki te są synonimem statusu, luksusu i mody pisanej przez duże M. Jeśli zastanawialiście się, kto za nimi stoi, jest jedna osoba, która obecnie zarządza światowym imperium okularów przeciwsłonecznych. Jest nim Leonardo Del Vecchio, najbogatszy Włoch z fortuną wycenianą na 22 miliardy dolarów, nazywany królem okularów. Jest on założycielem i szefem włoskiej firmy Luxottica, największego producenta i sprzedawcy okularów na ziemi. Do firmy Del Vecchio należą amerykańskie sieci Sunglass Hut i Lens Crafters oraz takie marki jak Ray-Ban czy Oakley. Sam Del Vecchio to klasyczny przykład miliardera, który do fortuny doszedł zupełnie sam, przechodząc wcześniej przez piekło. Ojciec, handlujący warzywami na ulicy, zmarł 5 miesięcy przed jego narodzinami. W domu rodzinnym w niewielkim Agordo w Dolomitach było tak biednie, że mały Leonardo nieraz zasypiał głodny, czytamy w jego biografii. W końcu owdowiała matka, nie będąc w stanie wyżywić 5 synów, oddała 2, w tym 7-letniego Leonarda, do pobliskiego sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Jako nastolatek Leonardo pracował w fabryce produkującej obudowy na części samochodowe oraz oprawki do okularów. Luxottica założył w 1961 roku. Początki były trudne. Młody przedsiębiorca sam chodził od sklepu do sklepu po głównych ulicach Mediolanu i oferował swoje usługi produkcji oprawek. Kilku sklepikarzy mu zaufało, tak zaczęła się jego szybka droga na szczyt. W latach 70. był już jednym z największych producentów oprawek we Włoszech. Zarabiając miliony dolarów, radykalnie zmienił strategię biznesową. Zamiast produkować dla innych, kupował licencje prestiżowych marek. W jego portfelu znalazły się takie tuzy modowe jak Chanel, DKNY, Dolce & Gabbana, Vogue, Prada czy Versace. To mu jednak nie wystarczyło. Zaczął kupować całe firmy i tak w 1999 roku kupił za 2 miliardy dolarów swoją perłę w koronie, czyli firmę Ray-Ban. Ray-Bany to bodaj najpopularniejsze okulary na świecie. Ich historia sięga 1937 roku. Wtedy to właśnie firma Bausch & Lomb dostała zlecenie na wykonanie okularów przeciwsłonecznych dla amerykańskiej armii, a dokładniej rzecz ujmując, dla pilotów. Okulary, które wówczas powstały, to doskonale wszystkim znane Ray-Ban Aviator. Na ich punkcie oszaleli także cywile. Ray-Bany nadal są symbolem niepokornego ducha i ponadczasowego smaku. Jednak to nie był koniec zakupów giganta. Rynek okularów korekcyjnych staje się ofiarą postępu okulistyki. A słońce będzie świecić zawsze, tłumaczył kilka lat temu Del Vecchio, zakup marki Oakley za rekordowe w jego karierze 2,5 miliarda dolarów. Czy to koniec podbojów króla okularów? Wątpliwe. Jego Luxottica zatrudnia obecnie 65 tysięcy pracowników, produkuje 77 milionów sztuk oprawek rocznie i posiada ponad 7 tysięcy sklepów z okularami. A chce jeszcze więcej. Czekamy na rynek chiński, mówił ostatnio włoski potentat. Tego 80-latka nic nie zatrzyma.